Rozgrzewka polskich piłkarzy ręcznych przed wielkim turniejem. Spodek ponownie będzie biało-czerwony, bo Polacy zagrają tu w czwartek z Włochami. Może jeszcze nie purwa generalna, bo przed nami jeszcze turniej 4-6 stycznia, tuż przed całymi mistrzostwami, ale dawno już nie graliśmy w Spodku Katowickim, bo od ostatniego meczu upłynęło już, z tego co pamiętam, 5 lat, bo mecz z Holandią był w 2017 roku. Także ten mecz jutrzejszy jest dla nas takim jakby sprawdzianem kolejnym. Spotkanie z włoską reprezentacją to również początek eliminacji Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2024 roku. Ale o tym turnieju na razie nikt nie myśli. Najważniejsze są rozpoczynające się w styczniu zmagania o tytuł Mistrza Świata. Zwłaszcza, że Polska wspólnie ze Szwecją współorganizuje ten turniej. Jest takie utarte powiedzenie, że na wielkich imprezach gospodarze dochodzą przynajmniej do ćwierćfinału. Jeśli my osiągniemy taki moment na tych mistrzostwach, to myślę, że będziemy bardzo zadowoleni. Zresztą ja sama z własnego doświadczenia wiem, że jeśli na wielkiej imprezie dochodzi się już tak daleko, to wtedy nie ma, wtedy góry się przenoszą same. I pokazali to chociażby koszykarze na Eurobaskecie. Na jutrzejsze spotkanie sprzedano 6 tysięcy biletów. Można zakładać, że piłka ręczna nie przyciągnie takich tłumów jak na przykład siatkówka. Jednak miasto wierzy w siłę polskich kibiców. Wspieranie reprezentacji jest tutaj absolutnie wyjątkowe. Nie ma w Polsce takiej hali, w której atmosfera byłaby tak niosąca. I działa to zarówno na siatkarzy, jak i jestem przekonany będzie działało też na piłkarzy ręcznych. Oprócz meczu z Włochami biało-czerwonych czekają jeszcze jeden mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Łotyszami oraz mecze z Tunezją, Brazylią i Koreą Południową. Mecz otwarcia Mistrzostw Świata przeciwko Francji rozegrany zostanie również w Spodku 11 stycznia 2023 roku. Bilety nadal są dostępne.